dystansu. Oni zupełnie inaczej będą reagować, jak widzewiacy będą próbowali strzałów spoza pola karnego. To też jest szansa zawsze na to, że bramkarz tę piłkę gdzieś odbije, czy też na jakiś rykoszet, na dobitkę naszego zawodnika. Chyba że trener Kaczmarek powiedział: dziś panowie nie uderzamy z dystansu, próbujemy podejść jak najbliżej bramki. Zieleniecki będzie przeżył bardzo ładnie, taki dostojny cross na lewą stronę. Pięczek dobrze gasi piłkę. Mąka do środka, już patrzy, Kita był wolny. Radwański teraz decyduje się na strzał i właśnie będzie bramka. To jest ten moment, tak, o którym powiedziałem dosłownie minutę wcześniej, czyli uderzenie spoza pola karnego, które daje szansę po rykoszecie na dojście do piłki Wolsztyńskiemu. Rozpoczynają akcję, uwaga. Świetnie Zieleniecki. Brawo. Dobry timing tu Sebastiana, rozgląda się, ale nie ma kogo rozrzucić do skrzydła, ale ładnie Kita zszedł do gry. Jest wejście, brawo, brawo. Doskonała sytuacja, zdąży? Tak jest! No, pan napastnik Rafał Wolsztyński. Nie przeszkodziło mu ani najpierw ten rykoszet, który miał miejsce na samym początku, nie przeszkodziło mu później wejście jeszcze obrońcy.